Witam, z tej strony Krzysztof, Vega Fitness. Dzisiaj troszkę inaczej. Przez ostatni tydzień urlopu sporo się objadałem. No i było, nie miałem czasu zbytnio na zdrowe jedzenie, więc przyszedł czas na tydzień totalnego detoksu, gdzie będziemy objadali się szejkami, świeżymi warzywami i ogólnie rzecz biorąc jak najzdrowszym jedzeniem. Jest poniedziałek, gdzieś tak w 7:30 rano, jedziemy na siłownię. Miejmy nadzieję, że trening będzie dość dobry i nie będzie dużo ludzi. Wielu facetów zastanawia się nad tym, jak bardzo łatwo, albo inaczej, jak szybko zwiększyć testosteron w organizmie. Przede wszystkim są sterydy, ale było nie było. Sam fakt używania sterydów jest bezsensowny, jeżeli nie występujemy na scenie, jeżeli po prostu nie zarabiamy na tym, jak nasze ciało wygląda. Prosta sprawa. Więc ogólnie rzecz biorąc, twierdzono przez wiele lat, że jednym ze sposobów podwyższenia testosteronu jest jedzenie dużej ilości białka, jedzenie dużej ilości mięsa. Nie ma nic bardziej błędnego. Co sam zauważyłem, kilka dni temu zrobiłem sobie ponowne badania krwi, tak jak zrobiłem to kiedyś. I ogólnie rzecz biorąc, mój poziom testosteronu jest tak wysoki, że to się aż w głowie nie mieści. Całkowicie naturalnie na diecie wegańskiej. Inaczej, nie na diecie, ale na sposobie żywienia. Norma dla mężczyzn jest to od bodajże 2,4 do 8,0 nanograma na mililitr. Chyba nanograma albo miligrama. Jeszcze kiepskie są w tych jednostkach. No więc 8,0 to jest maksimum. Kilka dni temu zmierzyłem mój poziom testosteronu i było to, uwaga, 8,8. Więc po prostu masakra. Jest to praktycznie wściekły byk w okresie rui. Sam nie przypuszczałem, że naprawdę masz taki wysoki poziom i to właśnie jedząc tak naprawdę same rośliny. Więc powiem wam, że jeżeli chcecie mieć mocne erekcje, być prawdziwymi mężczyznami, że tak powiem, jedzcie rośliny. Nie ma nic męskiego w zabijaniu zwierząt oraz wykorzystywaniu ich życia dla własnej przyjemności. Dojeżdżamy na siłownię, która mieści się przy hotelu Hilton. Jest jeszcze pole golfowe, sauna i takie inne duperele. Do zobaczenia po treningu. Dzięki. Cześć, to jesteśmy po siłowni. Czas ruszyć do domu i zjeść jakiś posiłek potreningowy. Czas przygotować owsiankę. Płatki owsiane po prostu zalewam mlekiem sojowym oraz wstawiam do mikrofali. Dodaję też trochę syropu z agawy do smaku. A więc posiłek potreningowy to owsianka, 2 banany oraz 2 gruszki. Co zresztą widać. Czas wybrać się na jakieś zakupy. Na zakupach znalazłem gigantyczne mango. Większego chyba nigdy nie widziałem. Po 10 minutach zakupów mamy już właściwie 2 pełne siatki warzyw i owoców. No to już po zakupach. Jak wiesz, trochę tego jest, a to i tak nie wszystko. Stojek na owoce już jest prawie pusty, więc trzeba było go wypełnić, czyli banany. W różnym stopniu dojrzałości, te będę jadł pewnie dzisiaj, te jutro, te pojutrze, popojutrze. Troszkę batonów, chia oraz kokos, z kinłą również, oczywiście wegańskie. Jarmuż, czy jakkolwiek to się wie po polskiemu. Awokado i ogólnie masa innych rzeczy, jak sami widzicie. Postaram się w tym tygodniu, no i
nie tylko w tym tygodniu, ale ogólnie od tego tygodnia bardziej zdrowo się odżywiać. Jeszcze bardzo ciekawą rzecz udało mi się kupić w Lidlu bodajże wodę kokosową, naturalną, sprowadzoną z Tajlandii, w całkiem przystępnej cenie. Dzisiaj na obiad przygotujemy burrito z czarną fasolą, kinłą, kuskusem, jarmużem, szpinakiem, wegańskim serem. W tym celu kupiłem dzisiaj pełnoziarniste ramen. Podczas gdy fasola się gotuje, ja zjem sobie miseczkę czereśni. Fasola będzie się gotować dość długo, więc oprócz wiśni, to znaczy czereśni, jeszcze dwa banany. Czas na przygotowanie naszych wrapów. Fasolę mieszam z kinłą oraz kuskusem, dodaję trochę jarmużu. Wszystko zawijam w wrapa, dodaję paprykę, ser. To by było na tyle, jeżeli chodzi o obiad. Na deser zjadłem ponownie czereśnię, którą uwielbiam. A kolacja będzie tak za godzinę. Na kolację zrobimy zdrowego, warzywno-owocowego shake. Makra oraz ilość kalorii zobaczycie teraz na ekranie. Cały obiad miał około 1400 kalorii. Czas na szejka. Miksuję szpinak z truskawkami, malinami, burakami, wodą kokosową oraz kawałkami mango. Do tego dodaję trochę stewii do smaku. Ok, mamy koniec dnia, ja delektuję się swoim sokiem i zaczynam obróbkę tego filmu. Mam nadzieję, że spodobało Wam się coś takiego, food blog, to co właściwie jem w ciągu dnia. Jeżeli chcecie, aby więcej takich filmów pojawiło się w przyszłości, dajcie mi łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia.